poprzednim odcinku Carrington Service. Chyba trzeba ruszać. Dobry wieczór. Leżący nad martwą Wisłą Gdańsk słynie z jednej z najpiękniejszych polskich starówek. Jednym z symboli hanzatyckiego miasta obok zabytkowego Żurawia jest fontanna Neptuna. I jako że Gdańsk zabytkami stoi, to nie brakuje ich również w trójmiejskich warsztatach. W jednym z nich grupa przyjaciół przywraca 70-letnim Jeepom dawną świetność. W warsztacie nie brakuje żartów, są też jednak nerwowe chwile. Chcę sobie podnieść trochę. Ja nie muszę. Dzisiaj wielki dzień. Przyjechał Bartek. Będzie pracował tutaj w warsztacie. W końcu nie muszę pracować sam, tak więc możemy już ruszyć z pełną prędkością z wszystkimi naszymi projektami, które mamy tutaj w warsztacie. Już kiedyś pracowałem razem z Adamem przy jednym z projektów, a na jednej z naszych imprez rekonstrukcyjnych rozmawiałem z Adamem na temat zmiany pracy. On powiedział, słuchaj, to zatrudnij się u mnie. Będzie się działo, projekty będą lecieć jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej. Także przy doskonałym podziale prac, jaki tutaj znając Bartka wiem, że mogę zastosować, na pewno przypłyną z tego same plusy. A poza tym dobrze mieć swojego kumpla w tym samym mieście. Był Bartek Golik, nie ma Bartka Golika. Czy kiedy wróci, na razie jeszcze tego nie wiemy. Pracujemy teraz nad specjalnym projektem, to jest renowacja Willisa z 1944 roku. Projekt specjalny, ten Willis naprawdę będzie zrobiony perfekcyjnie. Pracuję nad nim już ponad rok, jesteśmy już prawie na finiszu. Właścicielem jest Wojtek, który od zawsze marzył, żeby mieć taki samochód. Wcześniej jeździł garbusami, potem motocyklami, ale zawsze gdzieś tam siedział w jego głowie Willis. W końcu, kiedy dowiedział się o mnie, odezwał się, znalazłem mu samochód, a teraz zajmuje się jego renowacją. Wojtek od czasu do czasu przychodzi do mnie do warsztatu, żeby trochę popomagać przy swoim samochodzie. Jego pierwotnym pomysłem było to, żeby samemu zająć się renowacją, ale kiedy zobaczył, jak ciężkie jest to zadanie i że nie wolno tak naprawdę tego spieprzyć, żeby nie wydać swoich pieniędzy w błoto, powierzył renowację mi. Nadwozie remontowanego Willisa Wojtka wymagało mnóstwa pracy blacharskiej, aby karoseria po spotkaniu z młotkiem i szlifierką wyglądała tak, jakby chwilę temu opuściła fabrykę w Ohio, potrzebne jest wypełnienie wszystkich ubytków. Tu świetne zastosowanie ma zapomniana już trochę metoda cynowania. Nadwozie Willisa Wojtka było w opłakanym stanie. Trzeba było je praktycznie zbudować od nowa, a te oryginalne elementy, które się zachowały, trzeba było naprawić, a na koniec jeszcze wycynować tak, żeby prezentowały jak najwyższą jakość i były trwałe. Cynowanie nadwozia to nakładanie na nie warstwy płynnej mieszanki cyny z ołowiem, coś w rodzaju szpachlowania, tylko że w tym przypadku jest to metoda, w której opieramy się w 100% na metalu.
Po paru tygodniach postanowiłem przyjechać do Adama, patrzę, a tu już prawie wszystko gotowe, jestem chyba niepotrzebny. W związku z tym, że pracy jest tak dużo, to ktoś musi mi pomagać, dlatego pracuje ze mną Szymon, znakomity blacharz, oraz od czasu do czasu przyjeżdża też Shorty, który pomaga jak tylko może. Odpalenie silnika po 70 latach to nie jest taki prosty temat. Silnik zaraz po remoncie jest bardzo ciasno spasowany. Wszystkie wymiary są nominalne, w związku z czym bardzo ciężko się nim kręci. Szczególnie 6-woltowym oryginalnym rozrusznikiem. Czasem potrzeba sobie pomóc korbą, właśnie tak dzisiaj robimy. Ale no, coś jest nie tak, z jakiegoś powodu jeszcze nie możemy go uruchomić. Okazało się, że luzy zaworowe, które ustawiłem do ciasno pracujących jeszcze prowadnic zaworowych, były zbyt duże. Po tym, jak już się wyślizgały na nowym oleju, poprawiłem luzy zaworowe, ustawiłem jeszcze raz zapłon i gaźnik i silnik odpalił. Silnik pracuje bardzo ładnie. Oczywiście będę musiał jeszcze parę rzeczy w nim poprawić, jak jakieś wyciechy czy przedmuchy w wydechu, ale w zasadzie jest to dobry moment, żeby sprawdzić, czy pozostałe elementy podwozia działają, więc... Może to trochę głupie, nieodpowiedzialne i generalnie niewygodne, ale jedziemy. Podwozie wróciło już do warsztatu. Kolejny punkt programu to montaż nadwozia. Nic nie robi tak dobrze jak kąpiel, więc postanowiliśmy założyć wannę cynowaną. Nadwozie jest teraz na dolnym warsztacie, ponieważ tam było lakierowane. Jest już częściowo uzbrojone i teraz musimy przenieść je na górny warsztat i założyć je na podwozie. Będzie to wymagało odrobiny precyzji. Jest nas trzech z Shortym i z Szymonem. Mam nadzieję, że damy radę, tak żeby w nic nie uderzyć. Tam zarysowałem. Musisz od tyłu zakładanie budy na ramy to nie jest zadanie dla małych dzieci, więc nie róbcie tego w domu. Wojtek będzie dzisiaj wieczorem w warsztacie. Chcemy zrobić jak najwięcej, żeby pokazać mu na jak już kluczowym etapie jest trenować jego Willisa, żeby wszedł wieczorem do warsztatu i zobaczył coś, co go zadowoli. Jest, udało się, założyliśmy nadwozie Wojtka Willisa już na ramę. Wyrobiliśmy się trochę przed czasem, więc czemu nie wykorzystać tej okazji i wybrać się na mały offroad. Po całym dniu ciężkiej pracy mój ukochany... Nie jest mój ukochany.
Miał być rozluźniający wyjazd Willisem, a tymczasem kolejny problem. Nie dość, że wciąż uszkodzony jest wieniec zębaty koła zamachowego i musimy kręcić skorby, to teraz jeszcze posłuszeństwa odmawia gaźnik. Jak to mówią, szewc bez butów chodzi. Mam tyle pracy przy Willisa klientów, że nie mam czasu na to, żeby się na porządnie zająć swoim. Na szybko przełożę teraz gaźnik, który leży na półce, a swój wymontuję. No i spróbujemy go odpalić. Z nowym gaźnikiem powinno pójść jak spłatka. Podejrzewam, że odpalimy samochód w minutkę. Cały czas kręcimy korbą, ale mimo wszystko nie da się uruchomić silnika. Czy coś pominąłem? No, teoretycznie benzyna jest, więc chyba nie. No, ale poszukamy dalej. Męczyłeś się? No to weź sobie pokręć trochę. Ja nie muszę. Nie mam samochód. Obaj z Szarkiem nie mamy już siły na kręcenie korbą, więc podepniemy po prostu samochód pod hak jego Hondy i spróbujemy odpalić go na linkę. Pchamy, ciągniemy, pchamy, ciągniemy. Nie działa. Ciągniemy już od 10 minut. I niestety dalej nie odpala. Coś musi nie grać w tym samochodzie. Chyba nas nie lubi po prostu. Sięgnął pompki przyspieszacza. Nie było podpięte do wałka przepustnicy. Pierdolnik po prostu nie zgrał się z tym drugim. I trzeba było go raz tego naprawić, wstawić i bangla. Po zwykłej drodze może jechać zwykły samochód. Nasz samochód jest trochę bardziej terenowy, w związku z czym dlaczego by nie zjechać w teren? W końcu udało się odpalić silnik, bo na szybko przykładałem inny gaźnik, przekazało, że nie ma tu takiego zabezpieczenia, coś tam. Takiego dynksu i... Wypad, taki popychacz od Michajstra i... Kiedy takie łąki jak ta są przykryte śniegiem, tak naprawdę nie wiemy, co się kryje pod spodem i nie wiemy, na co najedziemy. Więc z lekką ilością ryzyka, ale trzeba się trochę bać. Wróciliśmy do warsztatu, zaraz powinien być Wojtek, w związku z czym przygotuję jeszcze parę rzeczy tak, żeby można było zaprezentować mu odpalony silnik, tak żeby można było mu zaprezentować znakomicie przekręcony już na gotowo nadwozie do ramy, także odliczamy minut. Jestem pod wrażeniem, jakie cuda potrafią stworzyć ręce Adama w połączeniu z jego mózgiem. Naprawdę jest fachowiec pierwszej klasy, nie to co ja. Co wy powiecie? Ła! No widzę. O, czad, kurde. Jaką piłkę mam. Nie? Ale jasna. Petardy mam. Kręci się. Były garbusy, były cztery garbusy, takie odbudowywane przeze mnie. Tak, tam się uczyłem, jak gdyby podstaw mechaniki, nawet spawania i trochę lakierowania. Potem były motocykle, ale gdzieś tam zawsze stary Willis był. Nie mogę powiedzieć teraz od którego roku, bo nie pamiętam, ale myślę, że z 20 lat tak
około 20 lat to gdzieś tam się przewijało w myślach. Aż w końcu postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić. No teraz to już bliżej niż dalej, nie? Zdecydowanie. Nie myślałem, że mnie to też spotka, ale uważam, że jeszcze ze zdwojoną siłą i naprawdę uczucie jest niesamowite, niezapomniane i każdemu życzę. Pytanie. Dziękuję. Cała jest. To był drugi odcinek naszego serialu. Czekamy na trzeci, czwarty, żeby się o tym dowiedzieć szybciej. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał, bo już niedługo nowe filmy z Karinką Serwis.